zrobione. Teraz tylko czekać, aż coś, jakaś zwierzyna drapieżna podejdzie. Będę musiał teraz poczekać z godzinę, dwie. I co jakiś czas obserwować w aparacie, czy jakaś zwierzyna nie podeszła. Jest godzina w pół do siódmej rano. Będę czekał dalej. Thank you.
Dzisiejszy wypad wydaje mi się udany. Mam nadzieję, że będzie wam się podobało, bo ja jestem do teraz jeszcze roztrzęsiony, że tak blisko byłem dzisiaj w stanie spotkać lisa i sfotografować. Jestem w szoku. Wyszedłem z miejsca, z którego fotografowałem. Macieja za mną. Tak wygląda miejsce, w którym fotografuję takie cuda jak właśnie dzisiejszy lis. Idę się jeszcze przejść w tamtą stronę. Za tymi trzcinami jest jeszcze takie dosyć spore pole. Chciałbym jeszcze dzisiaj sfotografować jakąś sarnę, ewentualnie koziołka, jak już mówiłem w poprzednim filmie, że będę starał się sfotografować. Jest godzina, nie wiem, mówię 8:10, więc jeszcze nie jest tragedia ze światłem, bo w sumie jakby nie patrzeć, pogodę mam w miarę dobrą, jest fajne rozmyte światło, więc mogę śmiało iść jeszcze porobić zdjęcia. Normalnie jestem w szoku jeszcze, że coś takiego doświadczyłem. Nie sądziłem, że dzisiaj mi się coś takiego przytrafi, ale kto sieje, ten zbiera, jak to mówią. Dobra, i tu gadu, a kadry uciekają, więc ja zmykam dalej. Chodźcie ze mną. Trzeba uważać, jak się idzie takimi ścieżkami polnymi. Często można napotkać jakiegoś dzika. Można się mega wystraszyć. Ja dzisiaj rano, jak szedłem tą drogą, to jeszcze było w miarę ciemno i na drzewie spał bażant. Dosyć niewysoko, ale w momencie, kiedy przechodziłem, obudził się i tak wystrzelił z gałęzi, że masakra. Cały podskoczyłem, a co dopiero, gdyby to był dzik. Trzeba uważać, pamiętajcie o tym. Dobra, nasz cel to dostać się na tamte pole, gdzie ptaki sobie siedzą, i po długości pójść w lewą stronę, żeby dostać się na teren jeszcze nie wiem, wykoszony. Zobaczę, może tam jakaś zwierzyna sobie siedzi i w ten czas będziemy dumać, co dalej. Thank you.
być mega gorąco. Na razie zwierzęcia nie widzę, oprócz ptaków, które wydziobują jeszcze chyba pozostałości po oraniu czy koszeniu pola. Nie wiem, jak to po fachowemu nazwać, więc zapewne są jakieś tam żyjątka, glisty i różnego typu owady. Można powiedzieć szwedzki stół. O, co my tam mamy? Pięknie się opala. Mała. Jest to niesamowite uczucie tak oglądać z takiego bliska dzikie zwierzęta, których na co dzień nie jesteśmy w stanie doświadczyć. Niesamowite. Dzisiejszy dzień zaliczam jako mega udany, ponieważ jak już przed chwilą mówiłem, udało mi się wszelakiego rodzaju zwierzęta sfotografować, co nie powiem, że było to dla mnie miłym zaskoczeniem, sfotografować lisa w ten sposób. Można by powiedzieć, że to moja taka pierwsza przygoda z lisem. A tu proszę, taki wynik będzie. No nic. Czas nagli. Nie mam już wyjątkowego światła, jakie było poranne oczywiście. Czas uciekać do domu, napić się gorącej kawki, poprzeglądać w komputerze, jak to dzisiaj udało mi się sfotografować to i tamto. Mam nadzieję, że podobał Wam się film. Jeśli tak, to zapraszam Was do zasubskrybowania mojego kanału na YouTube. Zostawieniem jakiejś łapki w górę, jeśli Wam się podoba, albo w dół, jeśli nie. I napisania paru słów, co bym mógł odpowiedzieć Wam na kilka pytań. Z miłą chęcią to zrobię. Niestety teren, który przemierzam, to jest, jak widzicie, coś takiego, więc ciężko mi się rozmawia i idzie, bo muszę patrzeć pod nogi. Więc wracając do zdjęć, dzień mega udany i kończę. Zapraszam Was do następnego odcinka fotografii dzikich zwierząt. Mam nadzieję, że będzie również udany. Trzymajcie się i do zobaczenia.